Ostatnie prawie 3 tygodnie spędziliśmy na misji katolickiej w Kiabakari w Tanzanii. Pojechaliśmy ekipą złożoną przede wszystkim z zakaźników, pediatrów i internisty. W naszej ekipie znalazł się również ginekolog i położna. Cała ekipa 5 osób to są lekarze i położne ze szpitala żeromskiego. Zapisy na wizyty do nas trwały już kilka tygodni przed tym, jak przyjechaliśmy. I czekały na nas dzieci z dużymi problemami, przede wszystkim nierozpoznanymi tam. Opieka medyczna w Tanzanii, przynajmniej w tym rejonie, jest na bardzo niskim poziomie. Największy problem to są choroby zakaźne, szczególnie wśród dzieci, gdzie one przebiegają ciężko i gdzie one są śmiertelne. Sam wyjazd i plany troszkę jednak rozmyły się z tym, co żeśmy zastali na miejscu. Spodziewaliśmy się bardzo trudnych pacjentów. Rzeczywiście może tego nie było aż tak w takiej ilości, natomiast pacjenci oczekujący pomocy z dolegliwościami od wielu lat, tego było bardzo dużo. Pacjenci, którzy zgłaszali się z dolegliwościami bólowymi głowy, kręgosłupa, jamy brzusznej, nigdy w życiu na oczy nie widzieli ani rentgena, ani USG. Zdarzyła się sytuacja, gdzie matka zgłosiła się kilka godzin po porodzie, zgłosiła się ze swoim problemem. Natomiast standardem w Afryce jest to, że ona przyszła z dziećmi. Przyszła z 2 dziećmi, dlatego że była to ciąża bliźniacza. Jedno z tych dzieci było w dobrym stanie, dorodna, ładna dziewczynka. Natomiast drugi chłopiec od razu z daleka widać było, że jest w stanie ciężkim. Natomiast miejscowy personel uznał, że nie są mu w stanie pomóc, takie dziecko musi umrzeć. Więc oni patrzyli na nas szeroko otwartymi oczami, jak my zaczęliśmy tego chłopca najpierw ogrzewać, podłączyliśmy mu wejście dożylne, zaczęliśmy go nawadniać i w krótkim czasie udało się poprawić jego stan i w ciągu kilku dni udało się go wyprowadzić z tego ciężkiego stanu i oni byli w szoku, dlatego że byli pewni, że to dziecko po prostu nie da się uratować. Ludzie reagowali na początku do nas naprawdę z dużym dystansem i strachem. Chyba nie wiedzieli do końca, co możemy, co zrobimy, jak ich będziemy traktować. Ale myślę, że z czasem było coraz lepiej, coraz więcej osób się zgłaszało. Na początku były to głównie kobiety, troszkę dzieci, potem coraz więcej było dzieci, pojawiali się mężczyźni, kobiety ciężarne. No i chyba przekaz informacji był i rzeczywiście widzieliśmy, że ta ilość pacjentów jednak nie ubywa, tylko przybywa. W misji medycznej w Kiabakari w Tanzanii oczywiście bardzo ważne było samoleczenie i po to ona się odbyła, ale patrząc z punktu widzenia fundacji, równie ważne jest edukowanie. Fundacja ma takie główne, naczelne hasło, że znajdujemy się gdzieś jako pomost pomiędzy ludźmi dobrej woli, a ludźmi na miejscu, którzy sami działają. Chcemy dążyć do takiego modelu, że to może być bardziej współpraca niż pomoc. No, jesteśmy ogromnie wdzięczni i ogromnie szczęśliwi, że właśnie tutaj w Krakowie, gdzie my działamy, znalazła się taka ekipa pełna energii, pełna pasji, dobrej woli, która chce poświęcać swój wolny czas, żeby z nami współpracować i odpowiadać na potrzeby miejsc, w których ta pomoc medyczna jest najbardziej potrzebna. Nie może być tak, żeby w chorobach, które są uleczalne, na które mamy proste i tanie leki, dzieci cierpiały, dzieci umierały. Dlatego trzeba jeździć, trzeba leczyć, trzeba edukować personel, trzeba edukować pacjentów, bo naprawdę można wiele dobra uczynić. Dzień dobry Państwu, nazywam się Marek Hochenauer i jestem jakby inicjatorem tego dzisiejszego wydarzenia, które mam nadzieję, że będzie miało jakby ciąg dalszy. Zaprosiłem do tego i oczywiście Klub Kultury Kuźnia, czyli panią Joannę Kornas oraz panią Katarzynę Gmieć-Kwasek. I Katarzyna opracowała bardzo ciekawy program wycieczkowy. To jest, będzie jedna część, dzisiaj jest odcinek numer 1. Będziemy mieć bardzo ładną taką książeczkę i mam nadzieję, że to wszystko
pokaże nam, że Mistrzowice to nie tylko, znaczy to są oczywiście blokowiska, ale, ale wśród których można też spotkać ciekawe gatunki ptaków. Generalnie jestem obserwatorem ptaków, to jest moje hobby i pasja. A bardzo upodobałam sobie Zesławice, ponieważ są blisko naszej dzielnicy, tak naprawdę na jej granicy. I spokojnie można tu obserwować naprawdę dużo ciekawych gatunków ptaków, mimo że jesteśmy w mieście. Tak naprawdę możemy już zacząć spokojnie liczyć ptaki, bo ja będę obserwacje dzisiejsze notować w systemie Ornito i potem pod koniec sobie podsumujemy, ile tych gatunków mamy.